Cześć, siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się pewnemu elementowi naszego stanowiska komputerowego, który z pewnością każdy z Was posiada. Mowa tutaj o fotelu do komputera i nieważne, czy jest to fotel za 100, 200, 300, 500, 1000 czy 2000, chodzi mi o jeden pewien aspekt. Aby pokazać Wam, jak się sprawuje fotel gamingowy, dokładnie Zenitum PC SPC Gear SR500 po mniej więcej półtorej roku użytkowanego. Dzień w dzień, po kilka godzin dziennie. Czy coś się z nim stało? Czy się zniszczył? Czy jest taki jak w dniu zakupu? Przekonajmy się i sprawdźmy to. A oto i główny bohater naszego dzisiejszego materiału. Zenitum PC SPC SR500 w wersji biało-czarnej skórzany. Tam fotel po półtorej roku użytkowania niewiele stracił na swoich właściwościach w porównaniu do dnia, w którym go zakupiłem. Z ważniejszych rzeczy. Pianka na siedzisku nie jest aż tak wysiedziana jak w dniu kupna. Owszem, trochę się wygniotła w paru miejscach, ale jest dobrze. Na fotelach za 300, 400, 500 zł, na których miałem przyjemność siedzieć, takich zwykłych gdzieś tam z sklepów meblarskich, ta pianka po półtorej roku była 2-3 razy bardziej wysiedziana. Już było czuć cały stelaż. Tutaj jest perfecto. Boczki oparcia są tak jak nowe tak naprawdę. Poduszka górna jest jak nowa, ta dolna troszkę się spłaszczyła, ale nadal poprawnie podpiera. Jest dobrze. Jedyną rzeczą, jaka mi się tak naprawdę zepsuła w tym fotelu, ten uchwyt od regulacji przemieszczania podłóg na prawo i lewo. Działa to teraz tak jak nowe, natomiast to mi się całkowicie urwało, ale zakleiłem na klej, na tak zwaną kropelkę i jest dobrze. Co według mnie ważniejsze, po kupnie tego fotela mój kręgosłup bardzo to odczuł. Oczywiście poprawę. Moje plecy przestały mnie boleć po wielogodzinnym siedzeniu przed komputerem. Czy to graniu, czy to montowaniu filmów, czy też po prostu robienie jakichś rzeczy wtedy jeszcze na studia. Każdemu polecam ten fotel, ogólnie fotele z wyższej półki cenowej, które posiadają wiele regulacji, przez co można sobie dopasować do własnego ciała. I jak widać, ten model dał radę po prawie półtorej roku użytkowania. Jest trochę brudny, minimalnie wysiedziany, ale pod względem technicznym jak nowy. Natomiast trzeba patrzeć na niego przez pryzmat ceny mimo wszystko. 1100 zł z groszami, czy około 1200 jest ceną akceptowalną. Uważam, że tyle w ostateczności można by dać. Natomiast ja go kupiłem, nie pamiętam, z ilość tam procentowym rabatem bodajże za chyba 900 zł. No to w tej cenie to jest istna rewelacja. Jeżeli ktoś ma okazję kupić ten fotel właśnie z rabatem od Zenitum PC, to zdecydowanie polecam. W tej cenie nic lepszego się nie znajdzie. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie podobał, zostaw łapkę w dół. Napisz w komentarzu dlaczego. No i cóż, ja się już z Wami żegnam. Nie zapomnij zostawić subka. Mówił Heming. Do zobaczenia w następnych materiałach. See ya!